października. Dorota Pelczar, dzień dobry. Zaczynamy wiadomości. Zaczynamy wiadomości. Dziś w programie budowa nowego hotelu. W Raciborzu na osiedlu Żółkiewskiego szykują się wielkie zmiany. W miejscu kompleksu sklepu powstanie ekskluzywny hotel. Czy mieszkańcy będą z tego zadowoleni? 16 osób straci pracę. Co nam powiedzą? Dlaczego inwestor wybrał akurat to miejsce na budowę? Na miejscu wydarzenia są Aleksandra Wróblewska i Dawid Goc. Zapraszam. Znajdujemy się na miejscu zdarzenia, czyli budowy hotelu, właśnie przy ulicy Żółkiewskiego. Zapytam kilku mieszkańców, którzy nie wiem, czy mają dobre zdanie lub złą, lub złe. Dzień dobry. Czy są Państwo zadowoleni ze zbudowy hotelu w tym miejscu? Niezbyt, no bo ludzie tutaj pracują, no a pracy nie da się o tak wyczarować. Trzeba mieć dobre wykształcenie przecież. Oni nie myślą w ogóle? Dobrze, czyli co Pan sądzi na ten temat? Nie, bo tutaj jest jedyny sklep na tym osiedlu, nie będzie się chodzić dalej. Aha, czyli rozumiem, że będzie daleko do sklepu następnego? Tak, bo tu jest jeden sklep. I to właśnie najemcy lokali czują się najbardziej poszkodowani nową sytuacją. Mamy tu podpisane umowy, które trwają jeszcze 5 lat, więc nie mogą nas stąd wyrzucić, pójdziemy do prawników. O tym, że budowa hotelu w miejscu istniejących sklepów to całkiem dobry pomysł, przekonują inwestor i kierownik budowy. Hotel będzie urządzony w stylu bardziej nowoczesnym, a ponieważ z własnego doświadczenia wiem, że hotele w stylu nowoczesnym bardziej się cieszą popularnością. Ja mam wiele hoteli, nie tylko w Polsce, a także w innych państwach i naprawdę z własnego doświadczenia wiem, że naprawdę ja mam więcej klientów w hotelach o stylu nowoczesnym. Hotel będzie w kolorze piaskowym. W każdym pokoju będzie telewizja plazmowa z łączem satelitarnym, a łóżka tu będą sobie do wyboru. Będziemy przyglądać się sprawie i informować Państwa na bieżąco o przebiegu wydarzeń.